Ludzkość przeżyła już tysiące przepowiadanych końców świata. O tegorocznym, wyznaczonym na 21 grudnia, od wielu lat mówiło się jednak najgłośniej. To właśnie tego dnia w przesilenie zimowe kończy się kalendarz Majów. Według niektórych zakończenie trwającego 5125 lat cyklu w majańskim systemie długiej rachuby zwiastuje przebiegunowanie Ziemi o skutkach, jakie znamy choćby z zainspirowanego przepowiedniami filmu Rolanda Emmericha 2012. W roku 2012 ludzkość stanie w obliczu zagłady. Trzęsienia Ziemi o niespotykanej sile i ogromne fale zniszczą naszą cywilizację. Europa i Ameryka Północna przesuną się do strefy polarnej. W apokalipsie zginie prawie cała ludzkość. Oto przepowiednie Majów i Egipcjan, potomków legendarnej Atlantydy pogrzebanej pod biegunem północnym. Postanowiliśmy zapytać Wałbrzyszan, co oni myślą na temat końca świata. Dla mnie to jest parodia w ogóle, to co nie ludzie wierzymy. Mówią. To. Że go nie będzie. Na pewno? Na pewno. A ty? Ja nic nie myślę. Co ja myślę o końcu świata? Jak będzie, to będzie, przyjdzie. A będzie, czy będzie? No ja wiem, czy będzie. Tam. Sądzimy, że go nie będzie. No. Czyli będziemy dalej żyć, tak? No oczywiście, że tak. No, to jest niemożliwe, no, żeby tak z dnia na dzień coś takiego... Nie wierzymy. Nie wierzymy w to. Absolutnie. Ja nic nie myślę. Ja jestem długożytny, bo jestem z lipca 17 i będę... Mama żyje już 90 lat. I ja nie myślę o tym, że ja będę wytył, tylko na nim. Ale... Zobacz, to nic nie wytego. Dopóki żyjemy, to będziemy żyli. A jak my nie wytego, no co zrobimy? Ach, nic nie myślę. To nieprawda jest. Czyli Majowie się mylili? Tak, to no, może coś tam wskazuje na to, ale na pewno nie będzie końca świata. Przepraszam, myślę, że nie będzie końca świata, nie teraz. W ogóle bez komentarza. Chodź. Nie, na pewno go nie będzie. Majowie się mylili? Proszę? Majowie się mylili? No skoro odwołują, to chyba się mylili. Niestety, trzeba wszystko szykować na święta. Nie wiem jeszcze. Nic nie myślisz? Odnowa? Nie. Majowie się mylili? Nie. Będzie ten koniec świata, czy nie? Nie. A co myślę, że wielka jedna bzdura chyba to będzie, co? Majowie się mylili? Jak? Majowie się mylili? Majowie się mylili, no pewnie, że tak, no bo miał być jakiś koniec świata, to chyba by coś nagłaśniali w tej telewizji, nie? A tak teraz się śmieją z tego, nie? W sumie w reklamach, nie w reklamach, nie? Nic nie myślę. Myślę, że nie będzie końca świata. Majowie się mylili? W tej chwili nie. Czyli majowie się mylili? Myślę, że tak. Mam nadzieję. Jak będzie, to będzie, trudno. A majowie się mylili z tym, czy jednak co? Ciężko powiedzieć. Będzie czy będzie? Nie będzie oczywiście. To jest pic na wodę, fotomontaż. Nie podoba mi się na przykład to, że ludzie, którzy wymyślają, którzy projektują reklamy, oczywiście to wykorzystują, naiwność ludzką. Do tego nie dojdzie. Nawet w wiadomościach ostatnio widziałem, że nie ma żadnych wskazówek, nie ma nic ze strony, żadnego zagrożenia ze strony Słońca, asteroidów i innych różnych dziwnych, nadprzyrodzonych rzeczy. Ja nie wierzę w koniec świata. Co mam, co może być, jaki może być koniec świata? Ja się dzisiaj położę już. No. Jak to może być? Ja tego nie rozumiem, tego końca świata. Co? Anomalie pogodowe mamy? No mamy. Dziwne zresztą. Od jakiegoś czasu. Kataklizmy są różne, no, ale końca świata na pewno nie będzie. Nie wierzę w to. Także nie ma takiej opcji. Jutro wstaniemy, tak jak jutro wstajemy do pracy, tak jak dzisiaj wstali, będziemy się wszyscy dobrze czuli i będziemy dalej robić to, co robiliśmy. Także marne szanse z tym końcem świata jest. No.